Witam was serdecznie. W środku nocy, kilka minut po 12:00. No niestety, kto ma miękkie serce, to chodzi niewyspany. Zgodziłem się przerobić. Znaczy, sąsiad odpowiedział, czy mogę coś zrobić z jego lampami, bo słabo świecą. No oczywiście się zgodziłem. Lubię pomagać. I teraz walczę tutaj w nocy, ponieważ sąsiad bardzo wcześnie rano wyjeżdża, wraca wieczorem, także do godziny 6:00 te lampy musimy skończyć, a jest po godzinie 12:00 w tej chwili. 3 godziny zajęło mi rozklejenie lampy, a później przygotowanie tego stanowiska, bo chciałem, uparłem się wręcz, żeby zrobić dla was ten krótki filmik. Dlaczego? Przepraszam. Słuchajcie, tutaj jest, chciałem wam pokazać różnicę między soczewką ksenonową, czyli tą tutaj, która jest fabrycznie montowana w Audi A1. Jest ona wyposażona w ruchomą przesłonkę, tak, dzięki której, a jak to wam pokazać, o, po włączeniu długich, ta oto przesłonka się przewraca i mamy efekt długiego światła. Jest samo szkło soczewki i jest tutaj lustro soczewki. No lampa w tej chwili słabo świeci, ponieważ pod wpływem temperatury żarówki warstwa aluminium, która tworzy lustro soczewki, ulega stopniowemu wypaleniu, robi się szara, czarna, matowa i taka lampa z biegiem czasu coraz słabiej świeci. Dodatkowo, żeby odpalić taką lampę, konieczna jest przetwornica. Zaraz spróbujemy to odpalić. Ładnie się nam żarówka rozświetla. Minusem takiej soczewki ksenonowej, oprócz tego, że lustro soczewki się wypala, jest konieczność okresowych wymian żarówek, a czasami i przetwornica potrafi się popsuć, przepalić. Taką soczewkę będziemy wymieniać na soczewkę biletową firmy Koito. Takie soczewki są fabrycznie montowane na przykład w najnowszych Lexusach, w najnowszej Toyocie Avensis. Oczywiście za dopłatą, taka bogata wersja. Sama soczewka jest nawet mniejsza niż ta oryginalna, jest krótsza, zgrabniejsza, nie ma żadnego gniazda żarówki. Pod soczewką znajduje się potężny radiator, dodatkowo wentylowany, co sprawia, że faktycznie są podstawy do tego, aby sądzić, tak jak twierdzi producent, że żywotność takiej soczewki jest równa żywotności auta. Teraz wam pokażę, że takie soczewki działają normalnie pod napięcie, jak jest w każdym samochodzie. Możemy je podłączyć i uzyskamy idealny strumień światła w barwie najbardziej przyjaznej dla oka ludzkiego, typowo biała barwa.
soczewka jest bi-LEDowa, czyli dwie funkcje spełnia. Podobnie jak Bixenon, światło mijania, jak i światło drogowe, czyli po włączeniu długich przewraca się przesłonka wewnątrz i uzyskujemy efekt długiego światła. Oj, przepraszam, z ręki robię, nie mam żadnego statywu, brakuje mi czasu, żeby przygotować porządnie to stanowisko, ale w tak prowizorycznych warunkach mam nadzieję, że udało Wam się pokazać taką różnicę między soczewką ksenonową, czy tam bixenon dokładnie, tak, a projektorem bilet.